Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna porcja gierek, które mają premierę w nadchodzącym tygodniu. Nie znalazłem co prawda tutaj jakichś dużych tytułów, ale kilka gierek przykuło moją uwagę, dlatego też znalazły się na tej liście. Niektóre znalazły się z sentymentu, inne z powodu ciekawego gameplaya, aczkolwiek wszystko są to raczej niszowe gierki, także zapraszam do przeglądu gier. Na 25-31 marzec. Więc lecimy z tym koksem. Pierwsza gra, jaką udało mi się znaleźć, jest to Between Horizons. Bardzo mi przypomina przygodówki, które były na Amidze, czy też wczesnych PC-tach. Być może dlatego tak zwróciłem na nią uwagę. Zresztą dawno już nie grałem w żadnego point and clicka. A być może to jest właśnie coś w tym stylu, nie? Albo mam krzywo kamerę ustawioną, albo ja jakoś pokręcony siedzę, nie wiem o co tu chodzi. Jeśli odsunę, może mi będzie lżej z tym faktem. All of Earth is counting on me. I co, za dużo tutaj informacji nie dostaliśmy. Mamy typowo łazikowane, klikane i gadane chyba misje. Aczkolwiek no nie ukrywam, że kiedyś w starych czasach człowiek się w takie rzeczy zagrywał. Może będzie to jakiś powrót do dzieciństwa, nie? Druga gra. Raz, że spodobał mi się w miarę gameplay. Nie wiem, co tu ten kartonik robi. Dwa, muzyka. Jeżeli ta muzyka jest w grze, no to ja jestem kupiony. Najprawdopodobniej dostanę copyright strike'a za nią, ale mam to w tyłku, muszę wam ją puścić, nie? Jak widzicie, 26 pojawi się w sprzedaży. Oczywiście niestety early access, nie? Ale do tego chyba już wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. W każdym razie mówię, jeżeli ta muzyczka, która tutaj była w trailerze, będzie w grze, no to ja jestem kupiony chociażby dla samej muzyki. Trzecia giera. 26 marca. Czemu się pojawiła na tej liście? Pozwalająca tworzyć graczom rozległe miasta, strzeliste iglice i potężne fortece, które staną się ośrodkami handlu lub punktami zbornymi do podboju.
Przypomina mi to troszeczkę Frostpunka, ale chyba ciut bardziej rozbudowanego. Jestem w 6 minucie materiału i patrzę, czy mikrofon włączyłem, nie? Geniusz. Świetnie to wygląda, nie? Tutaj może trochę za dużo bieli, przez to no sporo traci, ale chodzi mi o samą złożoność tych budowli. Popatrzcie na to, nie? Będzie to jakiś pewnie strategia City Builder, ale mówię, no wygląda to bardzo ciekawie, a może być podobne bardzo do Frostpunka, który, no nie ukrywam, mocno mi się podobał. Jeżeli ktoś by chciał, może sobie w demko popykać. Niestety ceny jeszcze nie znamy. Ciekawe, tutaj jest jednoosobowa. Generalnie z opisu myślałem, że będzie to wieloosobowa strategia. Tutaj wychodzi na to, że jednoosobowa. W sumie też nie najgorzej, nie? Nie lubię wbijać do gry jako nubek i dostawać zaraz baty od ludzi z 50 levela. Tutaj coś, co wydaje mi się bardzo zbliżoną kopią Palworda. No, chyba możemy nazwać to kopią. Generalnie sama grafika, no, wskazuje na to, że jest to raczej tytuł dla młodszych graczy niż starszych. Ale jeżeli gameplay będzie niezły, dla mnie zbyt słodko, nie? Ale może i tego miłośnicy się znajdą. Wieloosobowa, otwarty świat, survival, akcja. Poczekajcie, jak do walki dojdziemy. Teraz grzeszę, nie? Tym, co powiem, ale przypomina mi to trochę połączenie Palworda z Genshinem, nie? Ale za to fajerwerki były całkiem ładne. Chociaż, no nie ukrywam, nie jestem fanem takiej kwadratowatej grafiki. Chyba że jest kwadratowata ze względu na quadriple A, nie? No tutaj tytuł, którego raczej nie trzeba przedstawiać. Jest to... Ciągle nie mogę nadążyć, w którym miejscu kamery ustawiam. Jest to South Park. South Park, legenda sama w sobie, nie? Za to pewnie też bym dostał strajka. Now you can play alone or with three of your closest friends. Unless you don't have any friends, then you can just join matchmaking and play with randos. Now listen, Clad has information that the elves are preparing to launch a massive attack on our kingdom.
They've been spotted advancing their forces near Stark's Pond. Muszę pobrać kiedyś kijek zagłady i sobie pograć, nie? Jako serial South Park rządził. They're attacking into a swarm. Show no mercy, new kid. You can't keep running into arrows and stay alive, dumbass. Okay, very nice, guys. I know you're hiding something, pal. W ogóle bardzo dużo gier teraz THQ wypuszcza, zauważyłem. Ja dość mocno ożywili, nie? Jeśli chodzi o tytuły. Już jest któryś tytuł, który od nich widzę. Chipsami, czajcie to. Says who? Says Clyde! And do you always trust what Clyde says? Hell no! Clyde's a total dumbass! You're all acting crazy! Got weapons here. It's the apocalypse! Może jestem dziecinny, nie? Ale uwielbiam humor South Parka. Good luck trying to ruin this game. I'm sure you'll manage. A niestety cena też jest pięknie zaporowa. Deluxe edycja 230 zł, nie? Trochę sporo. No ale tutaj też tytuł podbija cenę, jakby nie patrzeć, więc... Teraz coś, co mi trochę przypominało... Simsy? Wróć. Jakie Simsy? Settlersy w połączeniu z... Nie przypomnę sobie teraz tego drugiego tytułu. Divinity Divine? Jakoś tak to szło. Oczywiście gra we wczesnym dostępie. Generalnie równie dobrze pod Polan by można podciągnąć, nie? Lepszą grafiką tylko. Chociaż animacja postaci jest dość bolesna, nie? Ale... No nie o to chodzi w strategiach. No, mam wrażenie, że to będzie jakiś rodzaj strategii. Można by to pobrać i naszym wnukom pokazywać, jak kiedyś gry wyglądały, nie? O, w koopie. To ci niespodzianka. Generalnie, jeżeli muzyka będzie taka w tle, a to już za samą muzę, jak dla mnie, plus 2 punkty ma, nie? Trochę wiedźmińska, nie? Tak swoją drogą. Wychodzi 28 marca. Ceny niestety jeszcze nie poznamy. Tutaj powiem wam, że nie wiem, nie? Po prostu rozwalił mnie sam model poruszania się. Zajebista arkadówka? No chyba można tak powiedzieć, nie? Piksel na pikselu, ale nie ukrywam, że ma to swój urok, nie? Fajnie, bo... Jest bardzo szybki gameplay. Jeżeli on faktycznie taki jest, to tak dla odmurzenia, dla odprężenia się jak najbardziej można by było troszeczkę w to pograć.
No i ostatnia gra, która dla mnie została, jest to dla mnie zagadka tak naprawdę. Raczej nie skuszę się na zakup, raczej nie zainteresuje mnie ona. Aczkolwiek jeżeli gdzieś będzie gameplay, z pewnością rzucę okiem. Ruszy, nie ruszy? Hey there, I am Carrie Russell, and I'm thrilled to talk about Open Roads, a game about a single mother and her daughter embarking on a journey to cover their families. Interaktywna eksploracja przygodowa. Bardzo mi to momentami przypomina, jak miały te gry ze świata The Walking Dead, Telltale, nie? Troszeczkę właśnie, kiedy nie ma tych animowanych, tych rysowanych momentów, to mocno właśnie Telltale mi przypomina. Jeżeli wchodzą już w grę właśnie rysunkowe postacie, no średnio mi to się podoba. Poza tym mam wrażenie, że mowa nie jest synchronizowana kompletnie z postaciami, ale może po prostu dialogi są jakby z innej części wzięte. Także mówię, no 28 marca wychodzi, ja na pewno w to nie zagram, nie planuję, nie zamierzam, ale jeżeli gdzieś by był jakiś gameplay tego, pewnie bym zerknął, nie? Z ciekawości. Myślę, że to takie, wiecie, bardziej gierka do kotleta, tak? Jedną ręką sobie klikasz i tam posuwasz powolutku historię do przodu. No dobrze, słuchajcie, to jest to, co udało mi się znaleźć na ten tydzień. Gry, które w jakiś sposób tam rzuciły mi się w oczy. W kolejną niedzielę kolejne tytuły. Zobaczymy, czy może się znajdzie coś lepszego, może coś gorszego. Także bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia.